Lotnisko w Radomiu. 120 milionów złotych, wpompowane przez poprzednie pisowskie władze w lotnisko, które od roku zatrudnia ponad 140 pracowników i z którego dotąd odleciało około 100 pasażerów. To, to jest najdroższe lotnisko na świecie. Ponad milion złotych, jeden pasażer, tak? I to lotnisko. Pokazuje pewien fikcyjny, zupełnie absurdalny koncept polityki, który chce realizować PiS. Odwołujący się do prestiżu, do resentymentu, tworzący podziały, nie szukający pól do współpracy, tylko nakazujący w takim radomiu na konkurowanie z Warszawą. Konkurowanie skazane na przegraną, podczas gdy ten radom powinien wygrywać to, co jest jego największym atutem komplementarność z Warszawy, współpraca z Warszawą, bliskość z Warszawy.